Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamp. No i cóż, dzisiejszy odcinek jest bardzo specjalny z dwóch powodów. Pierwszy jest to taki powód, iż gdyż ponieważ wróciliśmy do starego ubranka, bo stwierdziłem, że chociaż tamto złoto jest super potężne, tak... No nie ukrywajmy, jestem zbyt dużą lamą i zbyt szybko ginę przez nie, więc tak, lepiej go po prostu nie używać. Ale być bardziej żywy niż używać i przez to lamić tak bardzo, że nie będę w stanie przejść niczego. Dobra, więc póki co stawimy tutaj właśnie do produkcji szybko 10 sztabek złota. Weźmiemy spowiedź, a niech będzie tej osoby. Zobaczymy, jak to działa. O, mówi coś. Nawet dużo mówi. Okej. I tak, mówi, cieszy się z tego powodu, mamy achievement Keeper of Secrets, możemy go ulepszyć. I tak, ogólnie mówiąc właśnie, zaraz wyruszymy znowu na wyprawę przeciwko... nie pamiętam, jak on się nazywa, ale ogólnie temu, który jest w jesiennej krainie. Jednak, jako że udało się zdobyć tabliczkę, a nie mogę tabliczek nowych ogłosić, no w takim wypadku nawet nie będziemy czekać, tylko lecimy od razu. I tak, musimy coś jeszcze ulepszyć z tego, co widzę. Niech będzie od razu to. Będę mógł jeszcze więcej ognia zrobić. I tak, od razu mówię, nowy zestaw, który mam. W teorii, i tu podkreślam, w teorii, powinien być profesjonalniejszy, więc tak. Jeśli będzie to lepiej brzmiało, to chciałbym o tym słyszeć. Jeśli nie, to też chciałbym o tym słyszeć, bo nie ukrywam. Jest to pierwsza konfiguracja, niedostosowana może jeszcze do końca do moich możliwości i potrzeb. A z czasem mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, bo oczywiście... No. Zależy mi na tym, by moja jakość, przynajmniej komentowania, jeśli chodzi o brzmienie, była jak najlepsza. Bo jeśli chodzi o moje gadanie, to wszyscy wiedzą, że będzie zawsze tak samo bez sensu, jak zawsze. A jeśli chodzi o kamerę czy inne kwestie, to przykro mi, ale tego nie uświadczycie zbyt szybko. Jeśli w ogóle. I dobra, może nie marudźmy zbyt dużo o tym. Kupiliśmy nowego towarzysza, czy jak się tam nazywał. I tak, dziesiątka. Szpony. A teraz jakieś ścisne nekromantyczne i jeszcze jakieś tutaj coś takiego. Zaraz zobaczymy, co to jest. Poza tym, że mogę tym celować. Okej, to jest chyba to samo, co zawsze. Więc dobra, nie ma wielkiej różnicy. Możemy iść do boju i tak, tym razem musimy być ostrożniejsi z naszymi zarówno atakami, jak i wszystkimi innymi rzeczami, bo pragnę przypomnieć, że mamy więcej życia. Ale też nasze ataki są znacznie słabsze, bo nie możemy ich wzmacniać sobie poprzez, jak to się nazywa, ostrożną rozgrywkę. Bo tam wcześniej oczywiście ostrożna rozgrywka w złotym broniu pozwalała nam na zwiększenie swoich obrażeń. Tutaj nieważne jak ostrożnie czy też nieostrożnie gramy, zawsze rezultaty będą takie same. Więc tak, po prostu musimy być bardzo ostrożni. A ja nadal nie nauczyłem się jeszcze rytmu korzystania ze szponów, więc no... I tak, uderzamy. Jak na razie nie widzę żadnych super rezultatów, chociaż nie ma co też narzekać na nie. Dopiero co uczę się korzystać z tego właśnie nowego zaklęcia. I tak, w sumie nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, poza tym, że nie powinienem naprawdę wydychać powietrza tak głośno nosem, jak to robię. Bo w tym mikrofonie, który teraz mam obecnie, tym profesjonalniejszym w teorii, jak podkreślam, na pewno będzie to bardziej słyszane. A jeśli chodzi konkretnie o to, jaki to jest model tego mikrofonu, czy innych rzeczy, co to teraz używam, to spokojnie, jeszcze z czasem opowiem wam o tym wszystkim. Jednak nie teraz, bo teraz chcę się skupić na przychodzeniu owcy. I co tu mamy? O, co 10 sekund pocisk, kiedy będziemy atakować. Fajne. Ale z drugiej strony tu mamy coś lepszego, bo 10% zdobycia niebieskiego serca. Gdy tylko zaatakujemy naszego tego, jak to się nazywa tam... No, jak tego dobijemy wroga? A to możemy poświęcić życie w zamian za coś. To też zrobię, nie wiem, czy jest to dobry pomysł, ale tak. Pojedyncze czerwone serce, a w zamian otrzymujemy... 3 niebieskie. Okej, dobra wymiana. Dobra wymiana. Chociaż... Poza tym, że dobra, to zobaczymy, jak długo ona przetrwa. Teraz tak, tutaj mamy followera, tutaj mamy życie, tam mamy bitwę. Dobra, pójdziemy tędy chyba. Bo nie wydaje mi się, żeby była jakaś lepsza droga, więc tak, w po followera. Chyba stwierdziłem, że też mamy ich tylko 11 przez to, jak wielu ich straciliśmy, więc tak, lepiej ich przygotować. I teraz tak, Heket, proszę, zaakceptuj naszą ofiarę i pobłogosław nas.
żyzną ziemią i wielkimi zbiorami. Odpędzaj głód. Czy tam plagę. Nie jestem pewien, czy to był głód, czy plaga. Ale jedno z tych dwóch. Więc tak czy siak. Mam nadzieję, że jesteście świadomi, że wybraliście sobie złego biskupa do czczenia. Bo póki co jest on na mojej liście. Jako pierwszy, którego chcę wyeliminować, więc tak, naprawdę źle sobie to wybraliście. Jak już to powtarzam. I przy okazji zgincie. Przepadnijcie. Albo dołączcie do mojego kultu, jak preferujecie. Bo ja z chęcią przyjmę nowych wyznawców, kultystów, stronników, jak zwał, tak zwał. Oczywiste to jest to, że ciągle zmieniam ich nazwy. Nie potrafię jakoś na jedno określenie się skupić. Okej. Okay. O, przy okazji ktoś nam znowu się zestarzał. Niestety. Smutne to. Ale z drugiej strony też nie ma co się aż tak tym przejmować. Nawet jeśli się zestarzał, to zawsze mamy wolne groby, jeśli już zginie. A poza tym można ich ożywiać, więc no. Naprawdę. Zerowy problem dla mnie. A najważniejsze jest to, że mam właśnie dwóch potencjalnie czekających już towarzyszy. Wyznawców, kultystów, jak to tak zwał? O, proszę. Rato. Ktokolwiek to jest. Moja miłość wzięła me serce do morza. Do morza. Wzięła me serce do morza. Tam me serce będzie. Okej, to jest jakaś piosenka. W jej łożu na dnie morza. Witaj, krzyżowcu. Przycupnij na moment i dołącz do mnie w mym poszukiwaniu. Poszukuję serca, które kiedyś biło w mej piersi. To jest, dopóki nie zostało zabrane przez nią. Siedzę tutaj już przez tak wiele lat. Nawet jej twarz już zanikła z mej pamięci, czy z mego umysłu, jak zwał, tak zwał. A jednak nadal próbuję poszukiwać. Zawsze poszukuję. Mam wręcz tuzin serc, jak widzisz, ale żaden z nich nie jest moje. I możesz je wziąć, jeśli je chcesz, krzyżowcu. Dla mnie nie mają żadnej wartości. Zależy mi tylko na sercu, które kiedyś było moje. Bym mógł znów spojrzeć na niej twarz po raz ostatni. Trochę się plączę jak zwykle, no ale dobra. I dobra, jesteśmy uzdrowieni. Tu jest jakiś maszyna sercowa. Trochę przerażająca i niepokojąca, jak wszystko w tym świecie. I tak. No i jakiś właśnie kolejny ratuczek mi tam było. Ciężko mi określić. I tak, jeszcze. Okej. Widzę, że tutaj teraz jest taki modyfikator. Mamy połowę życia wrogów, ale otrzymujemy podwójne obrażenia. Czyli musimy być ostrożniejsi. Powiedziałem to, po czym otrzymam milion obrażeń. Znowu. Z drugiej strony też szybciej będziemy eliminować wrogów. Jak dla mnie, uczciwa wymiana, chociaż... Jako, że jestem lamą, to pewnie z tej wymiany tu wyjdę z niekorzyścią. I teraz tak, co tu mamy? Okej. Pocisk, który możemy strzelić, albo nożyk. Wezmę pociska. Czemu by nie? Przetestujemy sobie. Okej, wybuchowy pocisk, który możemy rzucić we wrogów. No, dobra. Nie wiem, czy jest lepszy od tej kosy, którą tam miałem, ale weźmiemy. Bo czemu by nie? Okej, totalnie nie potrafię ogarnąć jeszcze rytmu szponów i tym podobnych rzeczy, więc tak, mam nadzieję, że mimo to, że tak nie ogarniam, co nie zginiemy teraz, bo to byłby żal dla mnie. Przynajmniej częściowo. Bo nie chciałbym po prostu ginąć. Chcę w końcu, wiecie, pokazywać coś nowego, a nie w kółko się męczyć z tym samym. Już nawet zrezygnowałem z mojego świetnego planu na podwójne obrażenia, żeby tylko przeżyć, ale no, gra chyba ma inne plany. I dobra, udało się przejść ten etap, prawie. Jednakowoż nadal nie chcę jeszcze stąd wychodzić. A jest to spowodowane najprościej w świecie tym, że po prostu nie znaleźliśmy klaunek ani karty Tarota. A jak wiadomo, karty Tarota i klaunek to jest podstawa, jeśli chcemy mieć fajne bonusy. I tak, wiem, że są ludzie, którzy przechodzą to wszystko bez tych kart, bez klauneka. I to dosłownie mówię, wiem o tym. Spotkałem się już z takimi propozycjami. Jak dosłownie Leszy, no Tarot Cards, no Tarot Cards, Half a Hearts, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. No, ale przynajmniej się będę z tym przyjmował. I teraz tak,
miecz nekromantyczny i inne rzeczy, które znamy. Wezmę chyba miecza. Tak, tak, bo mieczyk jest łatwiejszy w obsłudze dla mnie, więc tak. Może nie będę aż tak lamił. I oczywiście wiem, że jest szybszy, ale jednocześnie słabszy niż to, co miałem. Jeśli chodzi o obrażenia, więc będziemy musieli być ostrożniejsi. Ale z drugiej strony to większa prędkość i bardziej znany przeze mnie już moveset spowoduje, że zdecydowanie łatwiej będzie mi eliminować popleczników tego złego, niedobrego dziada, do którego się właśnie udajemy. I dobra, rozwalamy standardowo. Dzięki za oddanie, przyda mi się. I teraz tak, wrogowie mają już normalne punkty życia, więc musimy być bardzo ostrożni. No, przydałoby się. Przydałoby się. Nie chcę znowu zginąć w głupi sposób. Ale okej, z drugiej strony, jeśli będę w miarę dobrze podchodził do tego i nie podchodził do wielkich grup wrogów non-stop, to z tym mieczem chyba damy radę. I widzę, że gra naprawdę chce, żebym wrócił do pazurów. Pazury nekromantyczne. Kusząca propozycja, nie będę ukrywał, ale muszę odmówić. Wezmę kolejne nowe zaklęcie, bo chcę przetestować nowe zaklęcie, to jest pierwsza sprawa, a druga... Miecz jest dużo bezpieczniejszy. A, okej. Okej! Super zaklęcie. Tworzy wyrwę, która zadaje obrażenia wrogom, a potem jeszcze tworzy mnóstwo tych duchów, takich fajnych, które potem lecą na wrogów i zadają jeszcze dodatkowe obrażenia. Podobie mi się. Okej, otrzymałem jakieś rany w głupi sposób, standardowo. Ale tak, chyba dajemy radę. Chyba dajemy radę. A przynajmniej mam taką nadzieję, bo jeśli nie, to niestety. Niestety. Ale tak, zapowiada się, że naprawdę jest dobrze. Znośnie przynajmniej. I dobra. Okej, najpierw szybko wyeliminujemy żabę i mniejszego kultystę, bo ich się najłatwiej pozbyć. Potem może łuczników. I dobra, dobra. Jestem strasznie nieostrożny, to prawda, ale no, jakoś dam radę i ozdoba dyniowa z Anury. Okej, jeśli będziemy mieli nadmiar dyni, to z chęcią to zrobię. I nawet mamy nadmiar dyni, co ciekawe. Okej, witaj klauneku. O, to wezmę, zdecydowanie. I zapomniałem w sumie o tym znowu, ale kupimy sobie dodatkową kartę w ten sposób, bo czemu by nie? Te 20 monet to jest nic dla nas. I teraz movement speed. Nie, dodatkowe zatruwanie wrogów. Oj tak, to będzie dobry wybór, patrząc na to, jak nie umiem. A w ten sposób każdy jeden atak będzie miał, można powiedzieć, podwójną wartość przeciwko przeciwnikom, bo nie dość, że po prostu ich to porani, to jeszcze zatruje, więc nawet jeśli nie dam rady ich dobić osobiście, to ta trucizna może ich wykończy. Brawo, ja wbiegłem sobie bezpośrednio w pocisk, to taki powolny pocisk, jak widzieliście. Nie, ja jestem lama. Ale tak, jeśli zrobimy teraz full focusa, mamy szansę na bycie trafionym 4 razy max, to może nawet przejdziemy w końcu tego bossa, z którym ostatnio się męczyłem i nie pamiętam, czy raz, czy dwa zginęłem, ale tak. Dobra, duchy, do boju. Raz, dwa. Nie ma co więcej, duchy do boju. Okej, wybuchowa mucha, rzecz jasna. Okej, otrzymałem już obrażenia w głupi sposób, dużo wybuchowych much. Duchy do boju. Zaspamy go tymi duchami ile można. I może tym razem jakimś cudem to wygramy. Jeśli tak, to już wiem, że muszę iść tutaj nie na potęgę, a na ostrożność ze sobą. I tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra. Zdecydowanie, podejście to na ostrożność pozwoli mi tutaj prawdopodobnie wygrać, czyżby? Tak, tak, udało się, dobra, super. Super, pół serduszka. To było przeznaczenie, gra chciała, żebym wrócił po prostu do tej podstawowej, jak to się nazywa? Jak się nazywa? Do podstawowej, szaty, ubranka, narzuty. No, nie wiem, jak to nazwać naprawdę, ale tak czy jak, udało się, super. Mamy kolejną tą, jak to się nazywa, ścieżkę nową. I no, możemy iść. Możemy iść chyba? Coś jeszcze jest? Okej, to była trzecia bitwa, co oznacza, że nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że chyba mamy do czynienia już z tym, że następny będzie Heket. A jeśli nie, to jeszcze mamy jednego tego przeciwnika, poplecznika. I walnęłem ręką w podstawkę na kubki. Nie wiem czemu, ale moja gestykulacja niestety jest olbrzymia i okej, co jest? Okej. Jesteśmy wszyscy wykończeni, proszę, daj nam przerwę.
chcemy obserwować sobat, nie jestem pewien co to jest, ale okej, okay, dobra. Rytuał świętego dnia, no, oczywiście, że dostaniecie. Tylko zanim to jeszcze muszę tutaj nagotować jakieś wam potrawki, bo widzę, że trochę tego brakuje. Więc tak, nagotujemy. Ile można. I jak te potrawki będą gotowane, to potem na spokojnie ogłoszę dzień przerwy. Wy będziecie się cieszyć, ja będę miał spokój. I tak, będzie można wyruszyć na kolejne przygody. Krucjaty, czy jak to tak zwał. I dobra. Mamy 3 wolne namioty, chyba? Okej, okay, to powinno wystarczyć. O, i tak, co mamy? Marty. Okej, okay. Łatwo się pochorowywuje i ciężej mu wyjść. I ma mniej generacji devotion, czyli oddania. Wszystko jak najbardziej w porządku. Nie mam nic... Powiedzmy, nie ma żadnych przeciwwskazań. Zajmij się drewnem, mi tak będziesz robił co chcesz. Potem ty, ciebie udało mi się uwolnić tam wtedy. Proszę, oszczędź mnie. I tak, powoli pracujesz, znośne. Dużo dostajesz za prezenty, a nie, przepraszam, za budowanie lepszych kwater do spania. I łatwiej level upujesz. No, dobra, zdecydowanie jesteś moim zdaniem dobrym wyborem. I zobaczymy w ogóle jak czas, 16 minuta, to nie jest tak źle. Możesz pójść tam. I na zakończenie jeszcze nasz Zepar, czyli boss, którego przed chwilą co dopiero co pokonaliśmy. I tak, nie chcę chorować, ale łatwiej go się level upuje, no. Jak dla mnie, uczciwa wymiana. Więc tak, ciesz się i ty będziesz też mógł worshipować. Teraz tak, jeszcze tutaj odbierzmy to, bo to jest najważniejsze. Dużo tego leci, bardzo dużo tego leci. Czyżby był... Nie, nie będzie kolejnego. A, szkoda. Dobra, drewno. I tak... Czy jest tutaj coś jeszcze innego takiego? Przy okazji, to jest... Tak, on jest... To jest ta postać, którą... jak to się nazywa? Ostatnio poślubiliśmy, bo sam o to prosił, więc... zobaczmy, jak działa, powiedzmy, działa Czaus. Czy jakoś tak wyjątkowo to działa? To chyba lepsza po prostu to wszystko. Dobra, no to damy co trzeba. Niech się cieszy. I tak, no, jakoś to poogarniamy wszystko. I tak, dobra, mamy to, nowe nasiona, powsadzamy tutaj na razie dynię i kalafiory, okej, okay, wszystko załatwione. I tak, proszę o święty tydzień, czyli żeby nie pracować. I nawet się na to zgodzę. Tylko najpierw, poziom zdobył na moich oczach. Idź spać. Nie musisz się przejmować pracą ani niczym tego typu. Spokojnie, odpocznij sobie, bo widać, że jesteś zmęczony, więc tak. A tobie dostaniemy, damy błogosławieństwo. Ciesz się. I tak, najpierw mysza. Potem po myszy idziemy na... jak to się nazywa? Na koronę. Czy tam nową doktrynę w sumie ogłaszamy, tak dokładniej mówiąc, czy bardziej prawidłowiej mówiąc, mówiąc po mojemu. Po czym znowu zajmiemy się tym razem, co to było. O, brakuje mi słów. Jak zwykle... No, zajmiemy się po prostu ogłoszeniem dnia wolnego, a póki co bierzemy nowe klątwy, bo... No, bo klątwy wydaje mi się najlepsze. Lubię klątwy. Bronie nie są jeszcze takie potrzebne i przy okazji achievements Curses of Plenty, czyli inaczej mówiąc, mamy wszystkie klątwy. Jej, czy coś. Dobra. Fajnie, tak. I teraz tak, korona, bo tu też muszę pamiętać o tym, żeby koronę zrobić. Ogłaszamy kolejne tutaj. Zakończmy, powiedzmy, życze pośmiertne, bo czemu by nie. I teraz tak, powrót do ziemi, czy przechowanie naszych ziemskich pozostałości. Możemy wybrać naturalny pochówek. To pozwoli im stać się, jak to się nazywa, z tego co widzę, nawozem. I jakkolwiek to byłoby kuszące ze względu na aspekt ekonomiczny, tak, to jest lepsze. Jak mówię, ja chcę być tym miłym i tym podobne, więc opłakiwanie poległych jest lepszym wyborem.
Inaczej mówiąc, po prostu będę mógł budować lepsze groby. Co też jak najbardziej zrobię, czym prędzej. A póki co ogłośmy dzień święty, czy inaczej mówiąc, wakacje. No dobra, więc ogłaszamy. I zobaczmy, co z tego wyniknie. Poza tym, że biorę nie wiadomo czemu kaptury jakieś mroczne, jakiś symbol, światełko, słońce. I nagle wszyscy tańczą. Oni mają hawajskie koszule, wszyscy się cieszą. No, i mamy dzień wolny, tak jak o to prosił nasz ukochany, czy nasza ukochana. Chociaż z tego, co się orientuję tutaj, z tego, co właśnie też mówił, czy nie tyle co mówił, tylko z tego, co wyczytałem od samych twórców, postacie są tutaj bezpłciowe, więc żeby nikt się tutaj źle nie czuł czy coś, nie ma tutaj żadnej zdefiniowanej płci, ani dla naszej owcy, czy jagnięcia, ani dla żadnych z tutaj towarzyszy. I oczywiście wiem, że tam może co niektóre imiona mogłyby sugerować na coś, ale to szczerze mówiąc po prostu nie ma, więc się tym nie przejmujcie. I tak, widzę, że nasze grządki są trochę zaniedbane, ale jeśli pogotujemy jeszcze trochę tutaj takich podstawowych rzeczy, nawet jak ta dynia i tym podobne, to chyba nie będzie problemu za bardzo z tym, żeby przeżyli podczas naszej nieobecności, więc tak, pogotujemy dyni ile wlezie, jagódki, dwie trawy. No i tak, będą się cieszyć, bo będą mieć po prostu na zapas wszystko. I no, po prostu działajmy dalej, bo ja chcę dzisiaj pokonać Heketa. Albo przynajmniej dojść do Heketa. Bo nie ukrywając, no, znam swoje możliwości lamienia, wiem, że możemy do niego nie dotrzeć. Więc tak. Oj nie. O nie, ktoś się pochorował. O nie, nie zdążył do toalety. A czy da się mu powiedzieć odpocznij? Tak, da radę powiedzieć odpocznij, więc idź odpoczywaj. Bylebyś nam tylko nie padł, bo żal by było. Szkoda. I tak... szybko posprzątajmy, co trzeba. Po czym wyruszmy dalej? Chociaż nie, jeszcze muszę zobaczyć jedną ważną rzecz. Mhm. Można tutaj właśnie za kamienie to zrobić, więc odbiorę sztabki. I na następny dzień, czy na naszą nieobecność nadal, zlecę, by ktoś zajął się tymi cegłami. Przecież wiem, że póki co tego nie zrobią, ale no. Nie robię tego dlatego, że mi zależy na prędkości, tylko bardziej chodzi o to, że chciałbym przyozdobić jak najbardziej te groby, żeby no oni się cieszyli, żeby mieć więcej wiary czy coś, no wiadomo, o co chodzi. I to jest tak, kolejny. Musiałbym dobudować nowe pomieszczenia i tak dalej. Na razie powiedzmy, że nie kupię. Oczywiście wcześniej czy później to wezmę, na pewno. Jak zawsze, bo no fajnie byłoby wziąć więcej, ale pójdę tak. Nie będę cierpiał na ten sam los, co Leszy. Znaleźć mnie w mojej świątyni. Dołączysz do swego gatunku w rzezi. Inaczej mówiąc, mamy Heketa. To już jest ostatnie podejście. Jeśli go pokonamy, rzecz jasna, bo nie ukrywajmy, możemy zlamić. I dzisiaj mamy tu Oath of the Crown 10. Jakiś atak, który może też opętać wrogów. Ciekawe. Nie do końca rozumiem, ale niech będzie. I podstawowy topór. W sensie topór w podstawowej formie, więc tak, nie będę umiał, bo nie znam rytmu toporów za bardzo. No, już widać, jak bardzo nie umiem. Więc topór raczej będzie taki na zasadzie jeden cios i unik, cios i unik, cios i unik. Mówię cios i unik, po czym próbuję robić dwa ciosy. A, i to w ogóle też ciekawa sprawa, bo pamiętam, że wcześniej to jakoś tym toporem operowałem nawet sprawnie. A teraz nagle tak jakoś mam z tym problemy. No cóż. Ale dobra. Wezmę to. Jest to lepsze niż po prostu jedno. To całe chore serce. I tak, jeszcze tutaj kolejny raz dokupimy kartę, bo zależy na przeżyciu i na bonusach, więc tak. I attack rate, albo wrogowie upuszczają ryby. Attack rate. Ryb mamy pod dostatkiem. A delikatnie szybsza animacja na toporze, no to jest już coś. Nawet jeśli niewiele szybsza. I co ty znowu?
Ten, któremu służysz, ten potwór, którego umieściliśmy w łańcuchach, nie będzie zadowolony, dopóki nie pozbędziesz się naszej całej czwórki. Może i pokonałeś mego brata Leszego, ale nie pokonasz mnie. I nie dotrzesz blisko pozostałych biskupów starej wiary. Jesteśmy zdecydowanie starsi, potężniejsi niż drogi brat Leszy był. Okej, czyli w ten sposób będziecie mnie straszyć. Wysyłając też jakieś zabójcze żaby, z którymi nie wiem, jak sobie radzić do końca. Ale tak, będziemy musieli dać radę, to sobie damy radę. Jestem tylko pewien, muszę być tylko ostrożny naprawdę z tym toporem, bo jak już wspominałem, nie umiem w topór. A jako, że chcę robić tu szybką rzeź, to często będę pewnie podbiegał pod wrogów, co będzie też skutkowało moim niechybnie śmiercią. Więc tak, dopóki nie zmienimy topora na miecz lub sztylet, muszę być ostrożniejszy. Przynajmniej najchętniej bym chyba wziął miecz. Nie żeby szpony czy inne rzeczy nie były w porządku też, ale... No miecze chyba są najlepsze dla mnie, takie najbardziej podstawowe też poniekąd, ale... Nie ma co się przejmować. Okej, bomba. Okej, na szczęście udało się uniknąć. Jakoś to przeżyjemy. Przynajmniej taką mam nadzieję, rzecz jasna. Jak będzie, tak możemy zobaczyć później. I Flinki, jakiś wonysz. Witaj, dziecię. Znam cię. Jesteś przyjacielem Ratału. Poznaję koronę na twojej głowie. Ratału wszystko mi o niej powiedział. Czemu tobie? Jestem w drodze, by odwiedzić go na partyjkę Knucklebones, hehehehehe. Mam długi do spłacenia i długi do zyskania. Okej, czyli... Mamy nową osobę, która będzie chciała grać w Knucklebones. Fajnie, pójdę zagram na pewno, wcześniej czy później. Jednak to nie teraz, bo teraz mamy inny, ważniejszy cel, którego nie chcę zmieniać. Bo podkreślam, za długo już nic się nie udawało zrobić. Teraz już jest mój czas, mój moment, by wreszcie przezwyciężyć drugą z czterech krain tej gry. No dobra. I co to karta? 20% większe obrażenia. Podoba mnie się. Teraz tak, towarzysz albo coś innego. Tam możemy zrobić kartę, ale nie. Pójdziemy po kolejnego wyznawcę, aka towarzysza, aka kogokolwiek. Proszę, pomóż mi, wyciągnij mnie stąd czym prędzej. Okej, biorę go i co teraz? Przy czym ta sytuacja tutaj wydaje się być trochę dziwna, ale... Dali za darmo, no to wezmę, czemu by nie? Zawsze jedna więcej osoba. I teraz tak, mam tutaj posąg, oczywiście nie będziemy kraść normalnie, tylko go rozwalimy, bo kiedy odkryłem, że można w ten sposób zdobywać dodatkowe kamyki, no co? Zawsze tego używam. I teraz tak, raz, dwa. Okej, teraz pociski, więc rolka, raz, dwa. Raz. Zdesynchronizowałem ich. Okej, rolka, raz. Rolka, raz. Dobra. Czyli takie pojedyncze ciosy z unikami na toporze. Wydaje mi się, że mogą być dobrą strategią, dla mnie przynajmniej. Nadal, nie mówię, że to jest najbezpieczniejsze czy najlepsze. Wolałbym po prostu bawić się mieczem. Tak, chociaż jak to zabrzmiało, bawić się mieczem, jak jakieś dziecko, które po prostu chce broń. Nie, tutaj to jest dużo poważniejsza sprawa, po prostu potrzebuję broni, którą będę w stanie dobrze walczyć z moimi oponentami. A taką bronią najbardziej w moim przypadku jest właśnie mieczyk, więc tak, dlatego mówię o tym, że bardzo chcę miecza, czy bawić się mieczem. Chociaż do zabawy to temu daleko. Więc tak. I co my tu mamy w skrzyni? A, jedne pale monet. Szkoda. Przydałoby się coś lepszego, nic znacznie lepszego. Jak na przykład kolejna karta. Bo jak wiadomo, karty możemy tam dostawać, bardzo fajne. I nie wiem, co tu się nawet stanęło, ale coś się stanęło, więc tak, aha. Dobra, jeszcze raz. Dostałem niestety obrażenia. Na całe szczęście teraz nie ma to aż takiego znaczenia, jak to miało wcześniej, bo mamy po raz kolejny, przypominam, podstawowe ubranie. I milion skrzynków! Takie rzeczy to mogłoby mi się trafiać częściej. O, i karta. Lubię karty. I ta karta... A raz na 10 sekund możemy wystrzelić pocisk. Okej. Miły dodatek. Szkoda, że raz na 10 sekund, ale nadal miły. I
jest przejście dalej, a to zaoferowane mamy pocisk, który szuka wrogów. Nope. Albo lepszy topór. No to lepszy topór. Nie wiem, o ile lepszy. O 0-1. Ale przynajmniej ten, trujący z tego co widziałem, więc nadal będziemy mieć efekt, który przynajmniej ma cokolwiek, a nie podstawowe bycie po prostu. I no, czy mam coś więcej do dodania w tej kwestii? Na pewno nie, poza tym, że witaj klaunek, a co masz nam tutaj do zaprezentowania? Więcej obrażeń podczas nocy, czemu by nie? Nie można kupić kolejnej, a szkoda. I tak, wiem, że podczas nocy to pewnie, jak to się nazywa, nie zdążymy doczekać nocy na tej wyprawie. Ale jeśli jakimś cudem właśnie będzie noc, to będziemy znacznie potężniejsi przeciwko Hecatowi, czy jak mu tam. Przy czym, no nie będę gwarantował, że na pewno do niego dotrzemy. Jak wiadomo, jestem lama, nie ogar i tym podobne, więc no różnie to może się skończyć. I tak, tutaj mamy, widać, złoto i kamień. Najbardziej cieszy mnie, w sumie nic. A jeśli już to złoto. Chociaż i tego mamy teraz pod dostatkiem, od kiedy mamy kopalnie te takie własnoręcznie zarządzane. No ale tak, nie będę narzekał, nie będę też płakał, ani się cieszył wyjątkowo, po prostu fajnie, że coś jest, ale to tyle. Nic dodać, nic ująć. Okej. Okay. Dzigać, dzigać. Czy w sumie siek powinno mówić, dzigać, dzigać, bo tutaj nie da się tym dzigać. Dzigacz, czyli szklec jest na razie poza naszym zasięgiem. I w sumie nie wiem, czy takie głupie rzeczy gadam, czy coś, pewnie mi już trochę odbija. I tak. Nie, zdecydowanie nie, a to zdecydowanie tak. Mniejsze obrażenia, ale tempo, które jestem w stanie opanować. I animacje, które znam bardziej. A i też jeśli ktoś będzie słyszał takie jakby dziwne jakieś odgłosy dodatkowe, jakieś jakby bicie w mikrofon, czy coś, wybaczyć, ale tu mogę tylko zdradzić, że jest to po prostu przymocowany do headseta, z którego teraz korzystam, więc no czasami jeśli mi headset się trochę zsuwa i go poprawiam, to mogę tam właśnie stuknąć przypadkiem w ramię mikrofonu czy coś. Więc tak, przyznaję, że to będzie moja wina, jeśli coś się takiego stało, przy czym staram się minimalizować to, ale no jako, że dopiero się przyzwyczajam do nowych słuchawek, bo tak, ten headset właśnie z słuchawki plus mikrofon i tak dalej, to trochę może to zająć, zanim to będzie tak lepiej, a chciałem to przetestować jak najszybciej, bo na wstępnych ustawieniach, które sobie tam jakoś tam właśnie przygotowałem, to muszę przyznać, brzmi to lepiej trochę niż Yeti, może przyrównywalnie, ale przede wszystkim nie wychwytuje tak otoczenia jak Yeti. Oczywiście ma to swoje wady i zalety, ale tak, zdecydowanie. Jakoś mi tak to bardziej podpasowało niż samo Yeti. Przy czym nie mówię, że już nie będę z niego korzystał czy coś, bo zdecydowanie będą momenty, w których się może przydać. A jak nie mi, to zawsze chociażby siostrze i no. Nie wiem. Mogę to niby wziąć. Dobra, nawet wezmę. Bo zawsze przynajmniej będę miał szansę dobijać tym wrogów i przyzywać tym samym duchy. Ale dobra, w takim wypadku. W takim wypadku, no trochę masło myślane z tego wyszło. Ale tak, z takim ustawieniem, z takim wyposażeniem, w takim wypadku teraz już dobrze to wyszło. Idziemy na Hecata i zobaczmy, jak to wyjdzie. I dobrze. Wreszcie. Nie mogłem się tego doczekać. Pogódź się z tym, stworze. Nie opuścisz tej świątyni. No, zaraz zobaczymy, kto nie opuści. Póki co oni myślą o żółtej koronie, tak, dźgają się, standardowo, tak jak to było z Leszym i Hecat, czy mi się stanie? Wielką żabą. Okej. Czyli walcząc z Hecatem musimy się spodziewać typowych zachowań związanych z żabami, dobra. Tak samo jak much i innych takich grup, okej. Poza tym też języka będzie używał z tego co widzę. I okej. O, już nie dostanę za nieotrzymanie obrażeń, niestety. Będę musiał to powtórzyć kiedyś, jakoś, gdzieś. Przy czym nie wiem, czy będę to robił w najbliższym momencie, czy gdzieś jeszcze indziej. Po prostu, nie wiem, najprościej w świecie, jak już powtarzam. Ale tak, na razie skupmy się może na pokonaniu Hecata, a nie na tym, żeby
robić no-hita jakiegoś. Bo no-hit to jest tylko dodatek dla achievementa, tak naprawdę. No i po części też dla mojej dumy, ale tak, o mojej dumie to nie ma co mówić. Bo moja duma i tak już ucierpiała wystarczająco bardzo. Teraz mi się zastanawia tylko jedna rzecz, czy te żaby mogą mi przywrócić życie, czy nie? Jeśli mogą, to super, jeśli nie, no to one są tylko utrudnieniem, żeby Heket nie był za prosty. Właśnie się też zastanawia, czy można Heketa w język zaatakować. A, i mam odpowiedź na swoje pytanie odnośnie żab. Z tego co widzę, mogą mnie leczyć. A jakoś mam chyba podwójne leczenie, chociaż nie jestem pewien, czy to było tutaj, czy to było na poprzednim podejściu, ale jeśli na tym, to tak, leczą mnie za pełne serca, nie za pół, więc jest jeszcze lepiej. Chociaż nadal, chaos jest tutaj olbrzymi, przez co aż czuję się pogubiony w tym wszystkim. I niestety przegraliśmy z Heketem. A było blisko. No, było blisko. No, ale niestety nie wyszło, więc ze smutkiem wracamy do naszych towarzyszy, którzy teraz uznają nas za słabego. Jednak nadal nie zginęliśmy, co czyni nas pod pewnym względem potężniejszymi niż oni. Gdyż oni, pamiętajcie, zostali przez nas unicestwieni. Tak do końca, więc tak. Jesteśmy nadal lepsi od nich. Potężniejsi, bardziej nieśmiertelni, co jest ciekawe w sumie. Ale tak, póki co się nad tym może nie główmy, ani z tego typu, tylko weźmy kolejne jakieś ulepszenie. Tylko które? Dobra, może po prostu drugi poziom drwali, potem drugi poziom kamieniarzy. Jakoś to będzie z tym. Tutaj będzie pewnie teraz do zbudowania opcja. Pewnie trzeba będzie to postawić na tym podstawowym, znając życie. Trzy deski, pięć kryształów z... jak to się nazywało, z tego... z tej krainy tam ogólnie, w której urzęduje ten kalamar, czy jak mu tam. No, damy radę wszystko ogarnąć w miarę szybko. A póki co tak jeszcze śpiwór, który od razu ulepszy do namiotu, jak tylko będzie postawiony. Po to, by móc właśnie powitać naszego nowego towarzysza. I na tym też zakończymy epizoda, bo no, nie ukrywajmy, mamy już 30 parę minut, więc no, nie trzeba więcej. W szczególności, że dobra, buduj. No, w szczególności, że to miało być odcinek taki po prostu, dlatego że stęskniłem się trochę za groma, z drugiej strony po to, żeby przetestować, brzmienie nowego zestawu, bo zależy mi na tym, żeby po prostu poznać waszą opinię jak najszybciej. I no, możecie się spodziewać, że... Tak, możecie się spodziewać, że prawdopodobnie następne kilka odcinków będzie z użyciem tego zestawu już nagrywane. Przy czym, może powiem lepiej od razu z góry, na pewno nie wszystkie, bo wiem, że mam jeszcze niektóre odcinki przez następne kilka dni już teraz nagrane, rozplanowane, które były jeszcze na starym ustawieniu, starej konfiguracji, starym zestawie, jak zwał, tak zwał. Więc no, tak żebyście tylko byli świadomi tego wszystkiego i potem się nie dziwić, daj mi na to, że mówię, że będzie ciągle na nowym, a tam słyszymy, że jest stary czy coś, no tak. Po prostu, żebyście byli świadomi, jak to powtarzam. Ale dobra, coś nie będę tutaj aż tak marudził, usłyszmy, co on tam chce. I tak, dobra. Ocean Bounty Ritual. Okej. Czyli będziemy musieli rytuał łowienia ryb odprawić, ale to może odprawię już sobie w swoim czasie na spokojnie, w kolejnym, tam pomiędzy kolejnym epizodem a tym. Głównie po to, żeby właśnie dołowić tych ryb więcej, przygotować pożywienie. A teraz jeszcze na zakończenie bierzemy żabę, która ma jakie właściwości. Okej. Nie przejmuję się tymi, którzy tutaj próbują bunty w naszej wieży robić. Dostajemy wiarę za to wszystko, ale jednocześnie też trochę ciężej ich levelować. I dobra, powiem osobiście z pełnym przekonaniem, że jest to jak najbardziej znośne. To chyba dobre określenie. Tak czy siak, na razie się tym nie przejmujmy. I no, na tym kończymy, jak już mówiłem, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia, trzymajcie się.
Hej, hej!